Dzień dobry Państwu. Cieszę się bardzo, że Państwa widzę na pierwszej w nowym wiosennym semestrze sztuce przekładu. Naszym dzisiejszym gościem jest pani dr Kinga Piotrowiak-Junkiert, która jest badaczką i tłumaczką literatury węgierskiej. Pracuje w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na naszym Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i ze studentkami i studentami hungarystyki prowadzi wykłady i konwersatoria, między innymi historię literatury węgierskiej. Witamy studentki i studentów pani doktor, zwłaszcza zaś panią Żanetę Kaczmarczyk i pana Dariusza Paluszkiewicza, którzy zrobili dla nas przekłady filologiczne, z którymi zmierzyło się kilkoro naszych studentów specjalności przekładowej i poddawało przekłady te obróbce artystycznej. Będziemy dziś rozmawiać o autorze tych utworów, o tłumaczach filologicznych i ich wyborach i o zaproponowanych przez Państwa tłumaczeniach. Wszystko to jednak będzie obudowane słowem wstępnym pani doktor Kingi Piotrowiak-Junkiert, która jest specjalistką i znawczynią między innymi i tłumaczką literacką, między innymi Imre Kertesza. Ale tematyki powiedziałabym przede wszystkim chyba związanej z zagładą. Właśnie ukazała się jej książka Od idylli do ironii. Literatura węgierska wobec zagłady w latach 1944-1948. To absolutna świeżynka. Możemy jeszcze dodać rzecz ważną. Pani dr Piotrowiak-Junkiert jest przewodniczącą zachodniego oddziału Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. I dziś opowie nam o fascynującym poecie, którego po polsku właściwie jeszcze prawie nie mamy. Państwa przekłady to naprawdę jedne z pierwszych rzeczy. Tak. Bardzo, bardzo proszę o słowo uzupełnienia i wszelkie inne słowa z ust pani doktor. Tak, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pani profesor za tobie, Ewo, za zaproszenie. To jest nasze pierwsze przetarcie. Być może, jeżeli się okaże, że dobrze nam to wychodzi, być może zrobimy z tego małą świecką tradycję. Tym bardziej, że wydaje mi się, że takie próby tłumaczenia czy przyglądania się tłumaczeniom, czy tworzenie tłumaczeń utworów albo praca nad tłumaczeniami filologicznymi utworów, które powstają w innym języku, w innym rejestrze też językowym, w innej grupie językowej, ale które są, jeśli chodzi o doświadczenie, bardzo podobne do naszego doświadczenia, czy w jakimś sensie porównywalne, że możemy do pewnych poetyk jakoś tam je odnosić, wspólnych poetyk, jest, wydaje mi się, bardzo ciekawym doświadczeniem. I dlatego też na to pytanie, które zadałaś, czym by tu by się można zająć wspólnie i co by można zaproponować, to miałam dłuższą chwilę, myślałam, kogo by wziąć i kto byłby dobry w praktyce, nad kim można by się popastwić i kto byłby najbardziej nieobliczalny, czy też może najmniej obliczalny w przekładzie. I tutaj oczywiście kandydatów było wielu, natomiast wygrał poeta, który właściwie jest, no można by powiedzieć, że jest jednym z najsilniejszych rewolucjonistów, jeśli chodzi o rewolucję językową w XX wieku. I tu mamy na myśli Węgry, oczywiście literaturę węgierską. Oczywiście nie mamy też dzisiaj za dużo czasu, żeby Józsefa drobiazgowo obierać ze skóry. Natomiast jest to poeta przeciekawy, bardzo skomplikowany i to też z punktu widzenia biografii, z punktu widzenia czasów, w których żył, tradycji, z którą się trochę, powiedziałabym, boksował. Państwo, z którymi mam na co dzień zajęcia, pewnie zmarszczyli brwi przy słowie trochę boksował, ponieważ to był ring. Natomiast to jest właśnie taki przykład poety, który mnóstwo nam mówi o historii, który bardzo dużo nam mówi o społeczeństwie i który nam mnóstwo mówi też o tradycji.
I teraz, biorąc pod uwagę to, czym się dzisiaj będziemy zajmować i też te wiersze, które Państwo podnieśli, mając bazę filologiczną, które nad tym Państwo się zastanawiali, czyli Tista Sivvel i Talan Eltun Kirtelen, to są dwa wiersze, które pokazują, znaczy każdy z tych wierszy, które Państwo zobaczą teraz za dwa tygodnie, każdy z nich coś ważnego o Józefie mówi i pokazuje inną jego twarz, też pokazuje to, co robił w ogóle w języku. Natomiast te dwa wiersze są o tyle ciekawe, że pierwszy wiersz, czyli Tista Sivvel, to jest wiersz, który jest właściwie pierwszym takim fundamentalnym, najważniejszym w karierze, ponieważ ustawiającym całą drogę twórczą Józefa utworem. Natomiast Talan Eltun Kirtelen, czyli no właśnie różne były początki, czyli ten, który dotyczy zniknięcia bez śladu, jest wierszem uważanym za taki autonagrobek Józefa. Dlatego, że to jest wiersz, który powstaje 24 listopada 1937 roku, a 3 grudnia tego samego roku Józef odbiera sobie życie. Zresztą, jeśli Państwo, nie wiem, czy Państwo mieli dostęp do tego takiego krótkiego opisu, który fotografowałam. Nie, aha, to tylko ty, dobrze. Nieważne. Można, proszę w ogóle zapomnieć o tym zdaniu. Zatem, bardzo krótko o Józefie. Józef przede wszystkim jest kojarzony z takim losem poety wywodzącego się z nizin społecznych. Ale jeśli mam na myśli niziny społeczne, to mamy na myśli niziny, nędzy, najbiedniejsze dzielnice Budapesztu, dziecko, które razem ze swoją dwójką rodzeństwa jest zmuszone do tego, by trafić, znaczy jest zmuszone do opuszczenia domu, do trafienia do takiej, powiedziałabym, organizacji, która trochę przypominałaby być może w naszych warunkach polskich domy dziecka, taką ligę dzieci, może to byłoby bardziej trafne. Jest to dziecko, które wywodzi się z rodziny opuszczonej przez ojca w taki dosyć ceremonialny sposób, bo to opuszczenie przez ojca wiąże się właśnie z popadnięciem w skrajną nędzę. Matka poety była praczką, to jest też niezwykle ważny motyw w jego życiu, ponieważ kobiety zwykle u niego unoszą się w chmurze piany albo przechadzają się między sznurami rozwieszonymi. Chociaż w jego przypadku, czyli takiego notorycznego samobójcy, te sznury akurat zwykle nie wróżą nic dobrego, bo wiemy, że on regularnie od bardzo młodego wieku próbował odebrać sobie życie. Ta pierwsza próba jest chyba datowana na dziewiąty rok życia, więc to jest wręcz, można by powiedzieć, przed takim czasem w ogóle świadomości siebie jako człowieka społecznego, tylko na jakimś takim bardzo emocjonalnym jeszcze poziomie pewnie rozstrzygane. Druga ważna rzecz związana z Józefem to jest to, że on znając ten taki, jak on to mówił, najniższy pułap życia społecznego, skrajną nędzę i to, że oni jako rodzeństwo sprzedawali na ulicach różne drobiazgi, wiatraczki, jakieś takie ręcznie robione rzeczy, właściwie poznaje zupełnie inne Węgry. I to jest poeta, którego od początku jego twórczości, kiedy już zaczyna pisać, bo w końcu udaje mu się trafić do szkoły, już nie musi się przemieszczać między poszczególnymi rodzinami, tylko zaczyna pisać. Okazuje się, że coś z tym pisaniem się u niego dzieje. Na początku uważano, że robi błędy i że on nie do końca rozumie i słyszy składnie. Natomiast po 10 latach uważano, że to, co robi ze składnią, jest tym, czego najbardziej literatura węgierska potrzebuje i że właśnie na tym polega rewolucja. Więc tutaj każdy kto chce być nauczycielem, powinien mieć ten mały wątek, czy mały ten element na względzie. I co jest bardzo ważne, że właśnie taka, jakby to powiedzieć, taka surowość spojrzenia i też to, że Józef nie bawił się w dekoracje w tekście. Ten jego taki oszczędny, surowy, estetyczny, biedny właśnie, czy też taki nędzarski świat, w pewnym sensie staje się budulcem czy podstawowym materiałem, narzędziem tworzenia języka poetyckiego, który nie lubi tego wszystkiego, co jest strojne. Ja zaraz do tego jeszcze wrócę, bo to nie tylko ma związek z pewną taką, powiedziałam, odtwarzaniem scenerii, do której przywykł, bo o tym też sam mówił, że właśnie te wiersze trochę przypominają te niezwykle biedne pokoiki, które zamieszkiwał. Druga rzecz bardzo ważna, która nam się może przydać, jest taka,
zmierzam głównie do kontekstu pierwszego wiersza, że Józef, oczywiście borykając się przez całe życie z różnymi problemami, które też wynikają z faktu, że on jako kilkunastoletni chłopiec traci matkę, więc właściwie zostają w trójkę zupełnie sami, po namowie, powiedziałabym, różnych osób, które go znały, trafia w końcu z różnymi przygodami na uniwersytet w Segedzie, czyli musi opuścić Budapeszt, co jest dla niego trochę traumatyczne, ale opuszcza Seged i właściwie tam rozwija skrzydła, trafia na wydział humanistyczny, studiuje filologię francuską, węgierską i filozofię. Jest znakomicie zorientowany w literaturze światowej, dlatego że też ta filologia francuska w Segedzie no, była legendarna, można powiedzieć, dlatego że profesorowie przede wszystkim pracowali na uczyli literatury, wykażąc, przekładać studentom najwybitniejsze utwory. I ci wszyscy, którzy byli absolwentami tego kierunku, właśnie mówili, że ten poziom znajomości literatury właśnie uczonej czy wykładanej poprzez przekład był zupełnie na innym poziomie niż w reszcie kraju. Się okazało, że to w ogóle stała się po latach osobna metoda nauczania. I właśnie tam, w 25 roku, w styczniu, ukazuje się tom wierszy Józefa. Trochę powstały pod wpływem tego uderzenia wolności, tego, że on wreszcie czuje, że się znalazł w miejscu, w którym powinien być. Że to środowisko humanistyczne, takie mocno, powiedziałabym, wymuskane, osadzone w pewnych standardach. Z jednej strony mu nie pasuje, no bo on jest bardzo prostym, takim powiedziałabym, że on sam się tak nazywał, bardzo prostym człowiekiem, którego drażnią tego typu dekoracje. A z drugiej strony właśnie ten taki zastrzyk kultury, języka, wrażliwości, interpretacji tego wszystkiego, co jest wyłącznie literackie, a nie polegające na walce o egzystencję i byt, jest dla niego bardzo nęcące. I on właśnie na fali tych emocji wszystkich w styczniu 25 roku wydaje tom Nem in Kealtuk, czyli nie ja krzyczę. No i okazuje się, że w tym właśnie tomie pojawia się ten ów legendarny wiersz Tista Sivvel, który staje się po prostu przedmiotem gigantycznej prasowej i uniwersyteckiej wojny. Dlatego, że profesor Antal Horger, który był tam jednym z takich, powiedziałabym, tuzów akademickich, uznał, że ten wiersz obraża jego uczucia, bardzo aktualne, że wstrząsa nim zupełnie i że tak poezji tworzyć nie wolno, że ona nie tylko jest zła, ale szkodliwa społecznie, że podnosi rękę na Węgry, podnosi Węgrę, rękę na ojczyznę, podnosi rękę na węgierskość i podnosi właściwie rękę na wszystko, na morale, na etykę. Tu właściwie ta lista zarzutów była ogromna. I Józef, będąc niewinnym studentem kierunku humanistycznego, za wiersz stanął przed sądem. Te procesy sądowe o wiersz nie są takim, powiedziałabym, jakimś wyjątkiem, jeśli chodzi o literaturę węgierską, dlatego że kilka ich się wydarzyło. Też fascynujące jest śledzenie takich rozpraw, kiedy specjaliści od literatury drążą wyraz po wyrazie, zastanawiając się, jakie ma znaczenia, jakie ma zakresy semantyczne przymiotnik i w jakim sensie może obrażać. To jest w ogóle coś ultra, uważam, fascynującego. No i podczas tej właśnie rozprawy poproszono dwóch świadków, którzy mieli potwierdzić, że są również, czują się oczywiście obrażeni bardzo tym wierszem. Jakie to znaczy, nas to trochę oczywiście śmieszy i fascynuje i może ekscytuje, natomiast konsekwencje napisania tego wiersza były dramatyczne, dlatego że wiersz jest z marca, natomiast w marcu odbywają się te wszystkie rozprawy, natomiast w maju Józef jest usunięty z uczelni. I zostaje właściwie wyrzucony za wiersz i kończy swoją karierę, jaką mógłby pewnie znakomicie kontynuować, ponieważ też uznano już po tym krótkim czasie studiów, że jest świetnym tłumaczem, że no, jest po prostu znakomicie przygotowany, świetny ma narzędzia, żeby zostać filologiem przez duże F. I teraz oczywiście problem też z tym wierszem polega na tym, znaczy jaki nie można by zadać, i na tym zakończę ten wstęp, jeśli chodzi o ten początek życia Józefa.
polega na tym, że nie bez przyczyny właśnie ten wiersz staje się takim, powiedziałabym, casus belli na Węgrzech, ponieważ powstaje w 20, znaczy jest datowany na 25 rok. I 25 rok to jest właściwie, powiedziałabym, prawie środek jednego z najbardziej wstrząsających procesów politycznych, czy takich wręcz zjawisk politycznych, jakie były na Węgrzech w XX wieku, czy które się zrodziły. Mianowicie odbywa się to wszystko 5 lat po traktacie w Trianon, który to traktat w Trianon, jak pewnie Państwo wiedzą, a może nie, pozbawił Węgry 3/4 terytorium i właściwie odjęto krajowi kilkanaście milionów mieszkańców, z czego zostało to malutkie 5-6, które w latach 30. mieszkało na Węgrzech. To się oczywiście wiąże z tym, że cała polityka państwowa wewnętrzna zaczyna, zresztą to już się wtedy zaczynają hortystowskie Węgry, czyli Węgry Hortiego, który oczywiście jest najbardziej znany z swojej koalicji z Hitlerem. Natomiast Horthy i jego dojście do władzy, to jakby ta jego sława, która później jest sfinalizowana tym wielkim poparciem narodu dla pronazistowskiej polityki, zaczyna się w latach właśnie 20., kiedy Horthy uważa, że należy, skoro zostały nam odjęte terytoria i ludność, i administracyjnie jesteśmy tak niesamowicie pokaleczeni, należy teraz poszukiwać, czym ta węgierskość jest. I w ramach rewizjonizmu, który Horthy wymyśla, narzuca i który bezwzględnie śledzi w kraju, odbywają się przedziwne, w ogóle rodzą się przedziwne zjawiska na Węgrzech. Pominę tutaj to, ile powstało partii, partyjek, ugrupowań, stowarzyszeń, jakichś lig ultranacjonalistycznych i prawicowych, bo to jest osobny temat. Natomiast głównym takim zauważalnym na pułapie czy na poziomie życia Józefa zjawiskiem jest właśnie ten rewizjonizm. Czyli to, że jakby polujemy na wszystkich, którzy nie są dość węgierscy. No i to oczywiście dotyczy rasy, korzeni, dialektów i tak dalej, i tak dalej. I o tyle jest to absurdalne, że jeśli Państwo wzięliby dowolną rodzinę węgierską, to właśnie sednem węgierskości jest to, że każdy ma przynajmniej 4 różne narodowości w swoim drzewie. Że właściwie znalezienie tego ultrawęgra jest niemożliwe, dlatego że ten ultrawęgier gdzie miałby mieszkać? Skoro każdy ma babcię ze Słowacji, wujka z Rumunii, ciocię z Serbii i jeszcze jakiegoś prawnuka z Zakarpacia ukraińskiego. Więc to jest zupełnie, to jest absolutna fikcja. Natomiast ta fikcja stała się sztandarem i stała się metodą, stała się schematem i stała się fundamentem tożsamości węgierskiej. Każdy, kto chciał się wypowiadać, określać swoją tożsamość, musiał się ustosunkowywać do tego, na ile węgierski jest. I oczywiście wszyscy, którzy nie dość węgierscy byli, obrywali za co tylko się dało. I to jest jakby fundament. Dlatego, że jeśli to wiemy, że w sposób wręcz nabożny, religijny, pielęgnujemy wszystko to, co teoretycznie ma definiować naszą, jakby to powiedzieć, prawo do naszej obecności na Węgrzech, prawo do naszego bycia czy nazywania się Węgrami, to już widzimy, jakie znaczenie ten wiersz Isto Sivvel ma. Dlatego, że ten wiersz, nazywany zresztą manifestem nihilistów, manifestem anarchistów, a przede wszystkim wielkim manifestem antyhortystowskim, choć brzmiał ten wiersz bardzo niewinnie w tym świetnym przykładzie przy tłumaczeniu filologicznym pana Darka, to ten wiersz właściwie skrywa za sobą armatę. I tutaj, no właśnie, i tutaj problem polegał na tym, że jakby konkretne przedmioty, rzeczowniki, zjawiska są wymieniane, żeby pokazać, czym tak naprawdę, z czego był lepiony ten taki, powiedziałabym, model węgierskości wtedy. Więc tym właśnie elementom zaprzecza Józef, potem oczywiście schodzi do etyki, gwarantuje i deklaruje, że zabije, jeśli trzeba, a na koniec wszystko porośnie, wszystko, czyli was, mówiąc wprost, porośnie trawa. I zostaje tylko to czyste serce, które jedyne wie, gdzie jest prawda o poecie i o słowie. Tak można by powiedzieć najkrócej, jeśli chodzi o wprowadzenie do tego wiersza.
myślę, że nie wiem, czy mają Państwo jakieś do tego, co mówiłam, pytania, czy możemy przejść do krótkiego namysłu nad tym, co Państwo zrobili. Czy mają Państwo jakieś pytania? Sądzę, że jest to pytanie przede wszystkim dla znawczyń i znawców, znawczyń i znawcy, którzy ten utwór wzięli na swój artystyczny warsztat. Otrzymałam przykłady pani Aleksandry Góreckiej, pani Anny Kulus, pani Anny Ressler, pani Eweliny Hudańskiej i pana Oskara Czapiewskiego. Nie przekazywałam Państwu szkicu kontekstowego. Jeśli więc zrobili swoje własne badania, to były one pewnie internetowe, a internet nie aż tak wiele o Attili. Mogło się więc zdarzyć, że nie mieli Państwo świadomości tak dokładnie, z czym się Państwo poetycko mierzą. Czy mają Państwo uwagi, komentarze, wątpliwości, pytania? No, ja mogę powiedzieć, że rzeczywiście nie znałem tego kontekstu. Teraz wydaje się on bardzo pomocny. No, jedyne co udało mi się, właściwie czego udało mi się dowiedzieć, to na pewno to, że Attila pochodził z nizin społecznych i też starałem się jakoś w miarę mieć świadomość tego podczas tłumaczenia, ale oprócz tego, no to niestety ten kontekst nie był tak szeroki, jak jest teraz dzięki poszerzeniu go. Bo ja tak mam taki pomysł, ponieważ ja czytałam Państwa przykłady. Bardzo bym chciała, żeby powiedział coś na temat tłumaczenia filologicznego też pan Darek, który przygotował to tłumaczenie, ale zanim to zrobimy, to ja mam dla Państwa taką propozycję, tylko nie wiem, czy ona się uda, ponieważ będzie to wymagało od Państwa takiej oto gotowości, by na chwilę włączyć sobie link, który zaraz Państwu załączę. Mianowicie, to jest też bardzo ciekawa sprawa, dlatego że link będzie nagraniem wiersza, tego właśnie wiersza, w kanonicznym wykonaniu recytatorskim, aktorskim, też rewolucjonisty teatru węgierskiego, czyli Zoltana Latinowicza. Dla osób znających kulturę węgierską, zwykle po nazwisku Latinowicz jest takie westchnięcie miłosno nie wiadomo jeszcze jakie, ponieważ Latinowicz był bożyszczem wszystkich, i mężczyzn, i kobiet, i dzieci, i twórców, i artystów wszystkich. Natomiast Latinowicz o tyle jest fundamentalny, że w pewnym sensie jego życie, czyli jego interpretację Józefa, dlatego że ich życie się w sposób zupełnie paradoksalny splotły. W ten oto sposób, że Latinowicz, podobnie jak Józef, odebrał sobie życie i co, znaczy nie wiem, czy to jest ciekawe, ale co ciekawe, Latinowicz zrobił to dokładnie w tym samym miejscu, co Józef. Jakby ta filozofia samobójstwa Latinowicza, który jakby nakłada swoją śmierć przestrzennie na śmierć Józefa, po tym samobójstwie sprawiły też, że zaczęto po raz kolejny analizować właściwie, czym te interpretacje Latinowicza były i jak bardzo one były gestem tożsamościowym i jak bardzo Latinowicz, jako aktor zresztą świetny, jak on bardzo potraktował ten przekaz Józefa jako coś więcej niż tylko literaturę i poezję. No bo oczywiście Józef w każdej epoce, w której należało się buntować, był mało lubianym przez rządzących twórcą. Prosiłabym Państwa, żebyście Państwo teraz zobaczyli, zaraz Państwu wkleję ten link. Ja mam chyba kontrpropozycję. Tak? Zastanawiam się i patrzę tutaj jeszcze na Agatę, która jest moją alfą i omegą, jeżeli chodzi o tego typu kwestie. Zastanawiam się, czy nie byłoby lepiej, gdybyś, Kingo, ty zechciała otworzyć ten link i udostępnić swój ekran razem z dźwiękiem, bo wtedy wszyscy widzielibyśmy to samo. Jeśli teraz każdy z nas pootwiera, to chyba nie będzie dobrze. Przepraszam, że ja tego nie zrobię, ale wydaje mi się, dzisiaj nadaję do Państwa z innego pomieszczenia, wydaje mi się, że mam gorsze łącze internetowe. I nie wiem, czy to dobrze wyjdzie, jeśli to ja, więc przepraszam, że się wyręczam. Namawiałabym chyba Ciebie, żebyś zechciała to otworzyć, udostępnić nam wszystkim swój ekran razem z dźwiękiem i wtedy będziemy to mieli wszyscy. Tylko, że... Albo sam dźwięk.
Czy ja mogę to udostępnić? Chyba nie mogę. Myślę, że pokazujesz pulpit i wtedy pokazujesz na pulpicie, możesz mieć również przeglądarkę. Nie widziałam przez chwilę tego, wiesz, nie widziałam przez chwilę tej ikony, ale już ją widzę. Aha. Jest przyszedł chyba jakieś kolejna aktualizacja, wygląda nieco inaczej niż jeszcze kilka dni temu. Mhm. Proszę dać mi sekundę. Czy Państwo widzą ekran? Tak, widzimy. Tak. No to spróbujmy, zobaczymy, czy będzie dźwięk, ale może się uda. Nic nie słyszymy. To chyba jeszcze przed tym, jak Pani udostępni ekran, trzeba kliknąć uwzględnij dźwięk z komputera. Czy mogę prosić o powtórzenie, bo nic nie słyszałam? Aha, tak, my za to nie słyszeliśmy, niestety. To jeszcze nim Pani udostępni ekran, trzeba kliknąć, odhaczyć taką opcję uwzględnij dźwięk z komputera. To wtedy będziemy słyszeć. A proszę powiedzieć mi, gdzie jest to uwzględnienie dźwięku? Teraz jak... musiałaby Pani przestać udostępniać, udostępnić na nowo i wtedy nad tym, co Pani, gdzie Pani wybiera, czy pulpit, czy okno chce udostępnić, jest taki suwaczek. Dobrze, już patrzę. Aha, okej. Okay. Dobrze, mam nadzieję, że teraz będzie... Tak, zobaczyłam, jest tam taka opcja. Dobrze, to zobaczcie Państwo, czy teraz będzie dobrze. Tisto sivel. Minchen opam se oniam se istenem se hazam se bölcsőm se szemfedőm se csókom se szeretőm. Harmadnapja nem eszek se sokat se keveset. 20 esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg. Tiszta szívvel betörök, ha kell embert is örök. Elfognak és felkötnek, áldott földdel elfödnek. S halált hozó fűterem, gyönyörű szép szívem. Dobrze. Czy Państwo dobrze słyszeli? Tak, bo słyszałam, że tak, że okej. Więc widzą Państwo sami, pomijając fakt, że można to powiedzieć troszkę spokojniej, można to wyrecytować oczywiście inaczej. Natomiast widać, wydaje mi się, że nawet jeśli Państwo nie znają języka, to słychać wyraźnie, że ten wiersz właściwie jest mówiony na jednym oddechu i podstawową regułą tego językową tego wiersza jest maksymalne uproszczenie, maksymalne oczyszczenie z języka. I tutaj jakby to jest ten element, o którym w jakimś sensie, który w jakimś sensie sygnalizowałam na początku, kiedy mówiłam o tym, że Józef sam preferował w pewnym sensie odejmowanie dekoratywności i bogactwa języka. Czy ten język był bardzo bogaty, ale inaczej. To Państwo zobaczą w innych utworach. Natomiast tutaj w tym manifestie, w tej, jak to się mówi, anarchistycznej balladzie, którą Józef napisał, chodzi przede wszystkim o to, żeby jak najbardziej uprościć, jak najbardziej oczyścić, jak najbardziej, jakby to powiedzieć, właśnie uczynić taką estetyczny dać kształt temu wierszowi. Czyli wszystko to, co szło u Państwa w Państwa przekładach w taką stronę zbyt, no właśnie jak to nazwać, zbyt poetycką, najczęściej, chociaż Państwo bardzo dobrze rytmicznie robili te wiersze i większość tych strof, które Państwo przysłali, rzeczywiście trzymała się świetnie tego takiego nerwu, tego tętna, które Józef tutaj proponuje, bo to tętno węgierskie, ten rytm węgierski jest podwójnie silny, dlatego że można to jeszcze akcentować w węgierszczyźnie długimi samogłoskami, więc tutaj powiedziałabym, że jeśli można by do czegoś przyrównać, jak ten wiersz jest zbudowany rytmicznie, to jest taki niezwykle krótko trzymany za uzdę koń. To jest po prostu, to jest rygor, powiedziałabym, najwyższej możliwej próby. Ja nie jestem za ujeżdżaniem zwierząt, ale myślę, że ta metafora tutaj dobrze pokazuje, z czym mamy do czynienia. Takiego wręcz skurczonego, przyklejonego jeźdźca do zwierzęcia. To jest mniej więcej ten poziom rygoru. Więc teraz bym, nie wiem, czy Państwo, czego Państwo oczekują, czy ja podam Państwu przykłady najlepszych rozwiązań, które Państwo przysłali, czy nie mam pojęcia, jakie są oczekiwania.
Może jeszcze pan Dariusz nam coś powie. Słucham z zafascynowaniem tego, co nam opowiadasz, Kingo, bo dla mnie, tak, zapowiedziałaś, że jest to wiersz niezwykły w swojej notce, którą studentom przesłałam, reklamując dzisiejsze spotkanie. Ale po 100 latach już prawie z czystym sercem, zaczęłam czytać podobne deklaracje jakoś tak z przymrużeniem oka, w sensie nihilizm i rewolucyjność tego utworu jakby nie w pełni jednak do mnie dotarły. Mam wrażenie, że uznałam, że jest to kolejny gest młodego poety, który tak oto wchodzi do literatury. I tyle. Dzięki temu, co od ciebie słyszymy, widzę to już zupełnie inaczej, a teraz to niezwykle ekspresyjne wykonanie, ta deklamacja naprawdę upewnia mnie, że obcujemy z czymś zupełnie innym niż się spodziewałam. Bardzo, bardzo za to dziękuję. Jestem ciekawa też, jak się zmieniają podejścia naszej piątki tłumaczy do tego utworu, jak zmienia się ich odbiór. Może zmienić się jeszcze bardziej, jeśli usłyszymy parę słów od pana Paluszkiewicza, gdyby zechciał nam o tym opowiedzieć. To naprawdę wzorcowy dla mnie przekład filologiczny, który bardzo wiele nam opowiedział o oryginale i o jego niuansach. Może pani doktor Pietrowiak-Junkiert wie o tym lepiej, ja nie. Ja szczerze mówiąc nie wiem, gdzie szukać złotego wzorca przekładu filologicznego. Wiem, czym on z grubsza powinien być, natomiast nie potrafiłabym wskazać, to właśnie ten. Tak należy robić przekłady filologiczne, aby później być może bardziej artystycznie uzdolniony tłumacz mógł z tego naszego, z tej naszej rybki, tak używa się określenia rybka, mógł z tej naszej rybki korzystać. Nie twierdzę bynajmniej, że pan Paluszkiewicz nie jest tłumaczem uzdolnionym artystycznie, bo w jego przekładzie nawet filologicznym to widać, ale jego zadanie było takie właśnie, żeby zdać sprawę jak najdokładniej z tego, co wyczytujemy w oryginale. Teraz to jak najdokładniej otrzymaliśmy z kontekstową opowieścią pani doktor Pietrowiak-Junkiert. Może jednak coś jeszcze o filologiczności tego tekstu moglibyśmy usłyszeć od pana Dariusza. Bardzo, bardzo bym się cieszyła, gdyby dał się pan namówić na słówko. Dobrze, oczywiście. Więc tak, w tym przekładzie filologicznym postarałem się tak naprawdę zamieścić wszystkie potrzebne informacje, to co wydawało mi się konieczne i kluczowe do tego, żeby wykonać w ogóle przekład artystyczny, czyli synonimy, to jak rozumiem pewne metafory, czym można by je zastąpić, jak ja bym to zrobił, ale wydaje mi się, że pomimo tych wszystkich informacji, także o rymach i o rytmie wiersza, wydawało mi się, tłumacząc to filologicznie, piekielnie trudne i sam tłumacząc ten wiersz w ten sposób zastanawiałem się, jakbym to zrobił, tłumacząc go artystycznie. I myślę, że zrobienie tego nawet ze znajomością węgierskiego jest bardzo trudne właśnie ze względu i na te rymy, i na rytm wiersza, którego jakoś szczególnie nie dało się oddać tłumacząc go filologicznie i podając synonimy i znaczenia tych słów. Także przez powtórzenia niektórych wersów, na przykład ten wers hus estendum hotolom, hus estendum elodom. Więc myślę, że to na pewno było też bardzo trudne. Dostępnie to, co pan mówi, żebyśmy widzieli, bo proszę pamiętać, tak, że nie wszyscy mają też to szczęście. Tak, dobrze. To powtórzenie jest w drugiej strofie na samym końcu, dwa ostatnie wersy. Wydawało mi się to bardzo trudne do zrobienia, żeby to przetłumaczyć w jakikolwiek sposób artystycznie. Więc tak, do tego to zachowanie rytmu, którego tak już się nie dało przekazać. Poza tym wydaje mi się też, że te pierwsze słowa autora, gdzie on wymienia, że
nie ma tak wielu rzeczy, nie ma ojca, nie ma matki, nie ma ojczyzny, nie ma Boga, że to trochę wyraźniej i dobitniej brzmi jednak w języku węgierskim niż to właśnie nasze polskie nie mam, niż to nincsen, które znajduje się w oryginale, ale tego też nie można było jakoś dokładniej oddać. No więc tak, myślę, że to na tyle ode mnie co do tego przykładu filologicznego. Jestem bardzo ciekaw, jak tłumacze sobie poradzili z przykładem artystycznym. Ja ciągnę, ciągnę jeszcze ciągle. Dobrze. Zastanawiam się, czy by, bo tak jak mówię, pańskim, może pan nie wiedzieć, mogą państwo nie wiedzieć, jak wyglądała procedura rozdzielania dzisiejszych tekstów. Otóż mam wrażenie, że 90% uczestników naszego spotkania nie zna tego wiersza. Znają go tylko ci, którzy poprosili o bliżej nieokreślony utwór, który mieli przerobić artystycznie. Słyszeliśmy więc dotąd, a nie znamy również węgierskiego, tak jak obawiam się w większości tutaj, poza państwem specjalistami, jesteśmy. W związku z czym wydaje mi się, że byłoby najznakomiciej, gdyby dał się pan namówić na lekturę swojego przekładu filologicznego, tak żebyśmy wszyscy wiedzieli, jaki jest punkt wyjścia. I zastanawiam się nawet, czy by nie prosić pana, żeby zechciał pan się zgodzić, iżbym pański plik udostępniła w plikach, żeby można sobie to zobaczyć. Oczywiście. Albo możemy go pokazać, teraz. Albo pani doktor zechce go udostępnić, bo wtedy naprawdę będziemy wiedzieli, o czym mówimy, albo o czym jest mówione. A jednocześnie usłyszelibyśmy artyzm, który jest przecież w pańskim przekładzie filologicznym. W związku z czym pani doktor Piotrowiak-Junkiewicz udostępnia pański plik, a pan nam powolutku czyta swój przekład filologiczny. Bardzo, bardzo dziękuję. Dobrze. Dobrze, z czystym sercem. Nie mam ojca, ani matki, ani Boga, ani ojczyzny, ani kołyski, ani okrycia. Czy czytać także te synonimy, czy wystarczy, że każdy sobie spojrzy? Tak, one są czytać, świetne. Tak? Tak? Dobrze. Tak. Ani kołyski, to znaczy także kolebki, ani okrycia, czyli także całun lub kir, ani pocałunków, w oryginale tutaj występuje liczba pojedyncza, ani kochanka i to odnosi się do miłości. I już widzę, że tego nie zapomniałem, więc gdybym robił to ponownie, to bym na pewno to dopisał. A tam jest rodzaj, męski albo żeński? To jest kochanek, kochanka, czy to jest myślenie pozapłciowe? Nie ma różnicy. Nie ma rodzaju w ogóle w węgierskim. Już trzeci dzień, czyli w znaczeniu od 3 dni nie jem, ani dużo, ani mało. I tutaj chodzi właśnie o to, że w ogóle nie jem. Hus, czyli 20 dosłownie po węgiersku, estendum moich lat. I to wskazuje na młodość, na to, że autor mówi o tym, że ta młodość jest dla niego dalej hotolą, czyli potęgą, albo władzą, to jest synonim. I tutaj wydawało mi się, że można by się posłużyć metaforą, która byłaby właśnie związana z czymś, co jest, co mogłoby być dla kogoś cenne, czyli na przykład perłą, klejnotem, ale to mogłoby być też coś innego, coś podobnego, albo jeszcze coś cennego, jakiś szmaragd, klejnot i tak dalej. W następnym wersie pojawia się właśnie to powtórzenie, o którym już wspomniałem, czyli dwa poprzednie słowa hus estendum i sprzedam, czyli mowa o tym, że to, co jest dla mnie tą potęgą, tym czymś cennym, to sprzedam, pozbędę się tego. Synonimem jest tutaj słowo zbywać. Tak, dalej. Jeżeli nikomu nie jest potrzebna, czyli dosłownie, innymi słowy, nikt nie musi jej mieć i tutaj znowu odwołanie jest do tej metafory, tej perły na przykład, klejnotu, w zależności od tego, co autor tłumaczenia artystycznego wybrał jako tą metaforę. I dalej to, a także więc, ależ, otóż, no, to diabeł, czy jakiś demon, czart, tę perłę, czy klejnot, znowu tą metaforę, którą tłumacz użył, wykupi, czyli napędzie ją. Dalej autor pisze, że z czystym sercem, tutaj jest przywołanie tytułu utworu, włamie się,
jeśli trzeba, człowieka też, a nawet zabije. Czyli nawet dopuści się do tego, że popełni zbrodnię. Aresztują mnie. Tutaj to jest synonim złapać, schwytać, pojmać i powieszą. Drugie znaczenie tego powieszą to jest podwiązać, przypiąć. Błogosławioną ziemią przysłonią. I to znaczy także przysłonią, czyli osłonić, zasłonić, zakryć, ukryć, zataić. I dalej jest spójnik i występuje on w formie literackiej właśnie, natomiast w pierwszym wersie występuje iż. I wydawało mi się, że to warto też zapisać, bo tutaj to i to było samo szy, czyli sama ta literka s, a nie tak jak w poprzednim, w pierwszej strofie właśnie to całe iż, tak jak normalnie powiedziałby w mowie potocznej Węgier. Niosąca śmierć trawa urośnie, czyli także rodzić się. Na mym pięknym sercu, a także wspaniałym albo cudnym. Więc tak, to myślę, że... Bardzo, bardzo... Tyle z tego. Wskazuje nam pan jeszcze także, że jest tutaj regularny układ rymów. I to metrum jest dosyć zwarte. To jest ośmiozgłoskowiec? Tak jeszcze spytam. Ile jest sylab w każdym z wersów? Czy ta liczba jest wyrównana? Pani doktor Piotrowiak-Junkiert mówiła, że można wydłużać samogłoski, tak? Czy to jest tylko na poziomie ekspresji czytania? Czy to jest tak, że można jakoś inaczej te sylaby policzyć? Chyba nie. Pytam jeszcze o metrum, o to jak, jak zwarty jest ten utwór, bo to pewnie ma duże znaczenie też dla tego, co z tym można zrobić po polsku. Nasz polski ośmiozgłoskowiec to jest naprawdę wymagająca forma, w sensie to jest bardzo, bardzo zwięzłe, tam nie tak dużo da się powiedzieć, ale ona dosyć mocno siedzi w polszczyźnie jako taka, jako takie metrum pieśni, może być też pieśni rewolucyjnej. Tak, myślisz. Tak? Nie, myślałam, że pan powie. Chce pan powiedzieć o tym metrum? Chciałbym powiedzieć tylko tyle, że właśnie tak, wydaje mi się, że ten rytm to metrum jest takie zwarte i jest w miarę w całym utworze regularne. I właśnie to też mi się wydawało, że będzie to ciężko przekazać w tłumaczeniu. Ale jest siedmiosylabowe. Więc to już jest siedmiosylabowe. To jest dla polszczyzny już, myślę, no nie chcę powiedzieć, że awykonalne, ale awykonalne. Siedmiosylabowców przyznaję, chyba nie znam, nie potrafiłabym wskazać w ogóle jako jakąś odmiankę w konkretnym utworze, jako skrócony wers na przykład dla wzmocnienia, tak, zaburzenia rytmu. Pewnie tak, ale jako siedmiozgłoskowiec przyznaję nie bardzo. Pięć. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, tak? Ale to gdzie my jesteśmy z tym Kochanowskim. Raczej osiem, raczej dziewięć. 11 to już za dużo. Nie wiem, czy polskie tłumaczki i tłumacz kombinowali konkretnie metrycznie i szukali już na tym etapie pomysłu, w ilu sylabach trzeba by zawrzeć to, co mamy do zawarcia. To jest pewnie za chwilę pytanie do nich. Ale ja jeszcze ciągle drążę. Taką grubą krechą powiedziałabym, że to jest być może utwór o tym, że ja, który mówię, czuję, że przynależę do straconego pokolenia. Weźcie sobie moją młodość, skoro nie ma z niej pożytku, skoro nikt jej nie chce. Nie mam ojca, matki, Boga, ojczyzny, tak? To mogło zabrzmieć mocno w takim momencie dziejowym, o którym opowiadała nasza pani gość, w takich, a nie innych warunkach narodowościowych. 100 lat zaledwie temu. Wciąż bardzo, bardzo aktualnie to brzmi. Rewolucyjność tego utworu na pewno polega na jego
temacie, na jego stwierdzeniu, na jego otwartym nihilizmie, który być może w pierwszym czytaniu wydał mi się trochę buńczuczny. Ja się poprawiam już w moich interpretacjach. Wspomniał pan, że z tym i, tak, są jakieś sygnały, że to nie jest zupełnie język literacki. Czy są jakieś inne rewolucyjności na planie składni, na planie słownictwa? Bo w sumie metrum wygląda dosyć regularnie. To, co jest naprawdę mocne tutaj, to jest temat, który wywołał taką burzę. I pytam, bo nie specjaliści od literatury węgierskiej i nie użytkownicy języka węgierskiego, tego nie wiemy. Czy to jest neutralny język literacki, czy tam są jeszcze jakieś inne wyraźne sygnały, że to jest nowe, że to jest inne, nie tylko tematycznie, ale także w języku. Prawdę mówiąc, nie zastanawiałem się szczególnie nad rewolucyjnością samego języka w tym utworze. Jedynie właśnie ta rewolucyjność tematów i swoboda ich wprowadzania, tematów, które były ważne i których raczej się nie poruszało w literaturze wówczas. Jeśli chodzi o to i, to wydaje mi się, że właśnie jest to typowe dla języka literackiego i nie jest to coś nowego, ale jest to coś innego niż w mowie potocznej dla Węgrów. Natomiast niestety nie zwróciłem uwagi na to, czy co w tym języku mogłoby być rewolucyjne jako tako. No raczej nic, prawda? No właśnie nic mi się nie rzuciło ponad to. Tutaj nie ma żadnej rewolucji. Właśnie to jest wiersz, w którym język jeszcze nie jest rewolucyjny. Ale będzie. Jeśli Państwo doczekają i będą mieli ochotę i przeżyją Państwo jeszcze 2 tygodnie z nami, to zobaczą Państwo, że zacznie się dziać też w języku. Zaczną się pojawiać kolokacje, które się naszym filozofom w ogóle nie śniły. Ani naszym, ani waszym. Więc tutaj, akurat w tym przypadku język uważam jest jak najprostszy i to jest wiersz, który mogliby przeczytać studenci pierwszego roku z małą pomocą słownika. Najprostszy gramatycznie, słownictwo też najprostsze, dlatego też taka była siła, że nie było tutaj podczas tego sądu też, podczas tych obrad też widać było, że nie można było interpretować w jakiś wymyślny sposób zdania, no bo To były formuły mówione wprost, właściwie bez jakichś, nie otwierały możliwości wykwintnej interpretacji, która mogłaby jakieś dodawać nowe rzeczy. Ona była społecznie, to był jakby społeczny okrzyk. Więc tylko tyle, jeśli chodzi o słownictwo, więc pan Darek nie zastanawiał się nad językiem, ponieważ po prostu tutaj chyba, nie wiem czy pan się zgodzi, pani Darku, ale tutaj no nie ma tutaj szczególnie. Tak, no właśnie nic mi się nie rzuciło w oczy takiego. To jest po prostu najprostszy wiersz. Jeszcze tylko z tym szybem coś powiedziała, z tym i, o czym pan Darek mówił, zresztą bardzo słusznie, odnośnie literackości. No ta literackość polega na tym, tego szy, czyli że nie mamy iż, tylko mamy s, samą literkę sy, pisaną, czyli szy, czytaną, że mamy właściwie jedną sylabę i to szy się zwykle skleja z kolejnym wyrazem. Czyli mamy szcholal, zamiast szcholalt, nie wiem czy to Państwo widzą, chyba tak, ja tutaj Państwu pokażę. To jest tutaj to miejsce, widzą Państwo to? Widzą Państwo to zaznaczenie? Tak, tak, widzimy. O, tak, widzimy. No i w tym momencie, kiedy mają Państwo to szy, to Węgier to czyta jako jeden wyraz, czyli szchola to jest jedna, no jakby jeden wyraz się robi. Dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że w tym momencie jeszcze bardziej skracamy wers, więc dla tłumacza z rybki to już jest moment, kiedy można gryźć ołówek z nerwów, co tu robić, bo jest jeszcze krócej niż mogłoby być.
Szukam jakichś polskich paraleli, chociaż zawsze to jest niebezpieczne, ale próbuję się zastanowić, co u nas mniej więcej w tym czasie. I myślę o Herostratesie Jana Lechonia, tak? A wiosną, niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę. To też był taki, on był regularny metrycznie, on był narracyjny. Jeśli chodzi o obrazowanie, to w sumie był dosyć tradycyjny, ale tam był taki mocny punkt, już starczy o Polsce. Nie wiem, czy Józef ma to też. On mówi, nie mam ojczyzny, ale dwukrotnie opowiada o sobie, o swoim pięknym sercu, wspaniałym sercu, o swoim czystym sercu, tak? To jest i o swojej młodości, która w tym kontekście, który jest na zmarnowanie, niepotrzebna. To być może z Lechoniem zdenerwowanym i szukającym innej tematyki. Może to by było dla nich wspólne. No i z życiem, prawda? Też mieli podobne. Tak, też, tak, 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 rzeczywiście. O tym nie pomyślałam na pierwszy rzut myśli. Czy to byłby moment, żeby zagadywać tłumaczki i tłumacza wersji polskich artystycznych? Kingo, jak sądzisz? Tak myślę. To byłby ten moment. Drodzy Państwo, na to pytamy. Jak się Państwo do tego zabierali? Czego się Państwo nowego dowiedzieli w tym kontekście? Kontekst jakże ważny. To miało być, zajęcia nasze miały być także o tym, o tej swoistości, której jeśli Państwo nie poszukają dobrze, to może się okazać, że Państwa przekład będzie mocno niedoskonały. Teraz już to Państwo wiecie. Ale w ogóle zadanie było naprawdę trudne i z podobnym się jeszcze Państwo, wydaje mi się, przynajmniej na specjalności przekładowej, ani w wyrastających z niej fakultetach translatorskich, jednak nie spotkali. A była to działalność taka właśnie artystyczna. No jeszcze w latach PRL-u często uprawiana. Wydaje mi się, że można powiedzieć, że było tak, że tłumacze prozy tłumaczyli prozę, różne bardziej i mniej znakomite powieści, a kiedy natrafiali w swojej powieści na utwór poetycki, co swego czasu wcale nie było takie rzadkie. Dość często bywało tak, że nie potrafili się z tym zmierzyć sami. Wcale to nie jest proste dobrze zrymować, chociaż rym to jeszcze przecież nie wszystko, ale też to też jest ważne. Nie rodzimy się z tą umiejętnością, trzeba ją szkolić. Jeżeli ktoś nie wprawiał się na limerykach, może mieć kłopot na przykład. W związku z czym wydawnictwa wówczas kierowały dany wiersz do poetów albo do tłumaczy poetów, rozmaicie to bywało. Takimi rzeczami zajmowała się między innymi moja Ludmiła Mariańska. Jeszcze w latach 50., 60., 70. myślę, że znalazłabym sporo przypadków, przykładów, kiedy na stronie redakcyjnej książki mamy informację, że fragmenty poetyckie przełożył, tak? W sensie ktoś inny. I wtedy ten ktoś inny, kto miał świetne pióro, jeżeli chodzi o tłumaczenie poezji, zwłaszcza poezji rytmicznej i rymowanej, ten ktoś dostawał od tłumacza książki właściwej taką oto mniej więcej rybkę. Wiedział, co z grubsza jest, jak najdokładniej się dało, jaki jest wyjściowy układ rymowy, jakie jest metrum, jak ten wiersz może działać, jak powinien, jak się zdaje. I proponował swoją wersję. I to właśnie było zadanie. I to będzie zadanie dla wszystkich Państwa, którzy zechcą się tym zająć również na za 2 tygodnie. Rękawice podjęli, jeśli chodzi o czystym sercem, tak jak mówiłam, pani Aleksandra Górecka, pani Anna Kulus, pani Anna Ressler, pani Ewelina Chudańska i pan Oskar Czapiewski. Mamy te przykłady, możemy je pokazać. Najważniejsza jednak byłaby, jak sądzę, Państwa narracja o nich. Bardzo, bardzo, bardzo do niej zapraszam, bardzo o nią proszę. Kto
kto z Państwa da się namówić na prezentację swojego przykładu? No, ja jestem gotowa wywoływać imiennie, ale na przykład wiem, że jeden z tych tekstów powstał w trzech wersjach i właściwie już to wystarczyłoby, żeby nam wypełnić nasze spotkanie do końca. A może nie? No, teraz zaczynam się niepokoić, że tłumacze oddalili się od ekranu. Fatalne, fatalne podejrzenie. Albo że mnie Państwo nie słyszą. To już w ogóle tragedia. Agata kiwa głową, więc nie może być tak źle. Halo? Profesor Koch się nigdy nie odda od ekranu. Pan profesor Koch nie. A cała reszta Państwa? Ja mogę... przedstawić. Panie Oskarze, bardzo będę wdzięczna. Tak, i dodam może jeszcze, że też miałem problem z przetłumaczeniem tego w ten sposób, żeby rzeczywiście wersy zawierały 7 sylab. Od razu miałem ochotę przekształcić je na 8, ale jednak chciałem zachować tę spójność z oryginałem. Także to było dość karkołomne zadanie, żeby zachować ten rytm. Czy możemy pokazać pana przykład? Tak, proszę. Tak, możemy. Droga Kingo, czy zechcesz, czy wolałabyś, żebym ja próbowała? Nie wiem, czy go masz gdzieś na podjęciu. Mogę udostępnić, mam otwarty. To poprosimy. Tak. Odhaczyłam. Panie Oskarze, gdyby zechciał nam pan przeczytać swoją wersję powoli i żeby wybrzmiała i gdyby zechciał ją pan skomentować. Z czystym sercem. Nie mam ojca i matki, ni Boga wspólnej tratwy, bez kołyski, opatrunku, kochanka, pocałunku. Trzeci dzień już nic nie jem, to długo, krótko, nie wiem, młodość tylko mym skarbem, choć oddam go bez zmartwień. Nikomu niepotrzebna, więc wyślę ją do piekła. Czyste serce rozbije, jeśli trzeba, zabije. Strzelą za to w pierś moją, świętą ziemią przysłonią. Serce porośnie trawa, którą tu śmierć przygnała. Co może opowiem o tym, na przykład z czym miałem takie, z czego jestem może zadowolony, bo jest tu wiele rzeczy, które jak teraz przeczytałem i to zauważyłem, że może niekoniecznie to było najlepsze rozwiązanie, ale ojczyznę wspólną tratwą zamieniłem, pomyślałem, że to będzie, że to jest takie dość taka popularna metafora, żeby przyrównywać ojczyznę do pewnej łodzi, tratwy, na przykład w kazaniach Piotra Skargi jest też tego typu. No to był cały statek. Tak. Ale jeśli mogę się wtrącić, to chcę panu powiedzieć, że akurat pana przykład wydał mi się chyba najlepszy, dlatego właśnie pan tego nie wiedział, ale dokładnie wtedy, kiedy ten wiersz powstał, powstaje legendarny esej Odiego, czyli króla symbolizmu węgierskiego, który nazywa kraj tratwą. I te Węgry jako tratwa pomiędzy krajami, pomiędzy Zachodem i Wschodem, tutaj zupełnie kulturowo i jeśli chodzi o tradycję węgierską, gra świetnie. Więc nieświadomie to zrobiłem w takim razie, ale... Właśnie tratwa. Tak, jeszcze strzelam za to w pierś moją świętą ziemią przysłonią. Wydawało mi się to ciekawe rozwiązanie ze względu na to, że tu jest mowa o sercu, a zwykle to się strzela jakby w tą pierś, to oznacza, że wtedy to serce zostanie trafione, więc to jeszcze taka druga rzecz, z której jestem tam w miarę powiedzmy zadowolony. Także to by było chyba wszystko, jeżeli chodzi o komentarz. Komentarzy swoich mam całą przygarść, ale wydaje mi się, i pani doktor Piotrowa-Kiunkiert też, ale wydaje mi się, że do komentarzy jak najbardziej uprawniony byłby również pan Dominik, autor wersji wyjściowej i być może strażnik czystości tekstu w tym kontekście. Nie wiem, czy dałby się pociągnąć
pociągnąć do wypowiedzi. Bardzo, bardzo dynamicznie to panu wyszło z tymi pytaniami retorycznymi, to długo, krótko, nie wiem, i zwięźle. To wielka, wielka wydaje mi się wartość retoryczna tego tekstu, że to faktycznie jest energiczne dzięki temu krótkiemu wersowi. No myślę sobie jednak, że śmierć tutaj byłaby karą za to, co się, ojej, za to, co się wydarzyło, tak? Za zadanie śmierci, kara śmierci. Ale obawiam się, że zabójcy nie karano rozstrzelaniem. To chyba faktycznie był sznur. To by mogło być istotne, tak? Karę śmierci w dwudziestoleciu, droga Kingo, chyba rzeczywiście wieszano. Pisze Joszef wyraźnie o powieszeniu. Rozstrzelanie to jeszcze wojenna kara, tak mi się wydaje. W sumie do pierwszej wojny wcale tak daleko nie mamy. Mhm. Droga gościnio, drogi autorze wersji filologicznej, co państwo powiedzą? Panie Darku, jak się panu podoba? Tak, no według mnie ten przykład jest bardzo dobry, niesamowity. Jak tak pierwszy raz go teraz usłyszałem, no to jestem naprawdę pod wrażeniem, że autorowi udało się oddać to w tak dobry sposób, bo rzeczywiście są zachowane chyba wszystkie rymy. Metafora, która jest młodość, która jest skarbem, także tutaj jest i cały czas przez cały do końca utworu już się przewija. Tak samo te pytania retoryczne, o których już pani wspomniała, to długo, krótko, myślę, że świetne rozwiązanie i zastąpienie tego, że dosłownie ani dużo, ani mało nie jem, myślę, że bardzo, bardzo kreatywne rozwiązanie. Tak, ja nie mam żadnych zastrzeżeń. Myślę, że jest naprawdę, naprawdę super. Bardzo mi się podoba to tłumaczenie. Zapraszamy na hungarystykę. Proszę bardzo. A czy słuchaczki i słuchacze, uczestnicy naszych dzisiejszych zajęć, daliby się wyciągnąć do odpowiedzi i skomentowali by? Ja się zaczepiłam na kochanku, kochance. Już wiem od pani dr Piotrowiak-Junkiert i od pana Dominika, że to jest w węgierskim rzeczownik nienacechowany płciowo, tak? Ale po polsku coś musimy z tym zrobić, przynajmniej w tej wersji. I kiedy pan Oskar pisze, że nie mam kochanka pocałunku, a cóż, wiersz jest wyraziście pierwszoosobowy i tak osobisty, że podpisujemy pod nim Attila Joszefa. Czy to nie jest sugestia homoerotyczna tutaj? Chyba nie znajdująca uzasadnienia na gruncie biograficznym. Nie wiem, czy to jest najbardziej istotne, ale zastanawiam się, tak? Wiersz mówi ja, to jest wiersz młodego człowieka. Pisany, zakładam, bez pozy. Jeżeli już, to tylko jednak użyję tego słowa z lekką egzaltacją, ale może wcale nie. Czy młodość nie ma prawa do takich uniesień i takiego głosu? Oczywiście, że ma. To jest wiersz pierwszoosobowy, pod którym szukamy autora i dokonujemy takiego skrótu, tak? Tak myślę, że to jest o nim. W tym momencie trzeba by się zastanowić, co ten wiersz mówi nam o autorze, również w wersji polskiej. Zastanawiam się nad kochankiem tutaj. Rzeczywiście też miałem pewien dylemat, ale później jednak ostatecznie zostawiłem kochanka i rzeczywiście zgodzę się, że powinno być raczej kochanki. Właściwie nie posiadam jakiegoś uzasadnienia, dlaczego. To nie jest żadna sugestia homoerotyczna, ale...
No nieświadomie to pozostawiłem. Po polsku coś, co by było... Właśnie coś uniwersalnego. Było dobrą alternatywą i nie sugerowałoby płci tutaj, skoro język węgierski nie sugeruje. A czy po węgiersku to jest... Czy to jest zupełnie neutralne określenie? Czy można byłoby dać coś... Czy możemy podejrzewać, że dla Józefa to było ważne, że tam nie ma płci, bo mógł dać, nie wiem, Bogdankę, kochankę, dziewczynę ukochaną albo jeszcze jakoś inaczej, to mogło być nacechowane albo nie, a on wybrał taki właśnie. Czy to jest najbardziej popularne określenie i tak to się robi? Jeszcze pytam o Boga z małej litery zapisanego. Bo nie wiem, który to jest rzeczownik w wersji węgierskiej, ale tam są same małymi słowo, z małymi literami zapisane słowa i o to też pytam. Czy to w tamtych czasach, 100 lat temu, to było już oczywistością, czy jeszcze nie? Czy to jest też u nas, proszę pomyśleć, ojejku, my przecież dopiero wychodzimy z młodopolszczyzny ledwie. Bóg, honor i ojczyzna nawet wzmacniają się, powiadają badacze w dwudziestoleciu, zwłaszcza w latach dwudziestych. Bóg małą literą, to mocne jest, proszę pomyśleć o eksperymentach futurystów u nas. A jak na gruncie węgierskim z tym Bogiem? Nie, Bóg jest małą literą pisany, bo jest troszkę inna norma ortograficzna. Więc tutaj nie szukałabym specjalnie min. Wtedy już dobrze zadomowiona, taka też wersja. Tak. To jest, bo u nas chyba jeszcze nie. Neutralne. Okej. U nas to kochanek, niech pan mówi, pani Darku. Tak, właśnie chciałem się do tego kochanka odnieść. Gdybym ja robił takie tłumaczenie artystyczne, to właśnie pewnie naturalnie starałbym się uniknąć jakiegoś nacechowania płcią tego wyrazu i spróbowałbym zastosować czegoś związanego z miłością ogólnie, bo wydaje mi się, że tutaj głównym celem autora było przekazanie tej treści związanej właśnie z miłością, a nie jako tako... z samym kochankiem, ale myślę, że to byłoby jedno z rozwiązań i na pewno właśnie też bym to drugi raz robiąc taką rybkę, na pewno bym tą informację zawarł o braku rodzaju gramatycznego. Bardzo, bardzo dziękuję. Czy widzą Państwo jeszcze coś ciekawego tutaj na linii? Jeśli się da oryginał, przekład, to pytanie do naszych hungarystów. Oryginał, przekład artystyczny, albo czy widzą Państwo jeszcze jakieś ciekawe napięcia na linii przekład filologiczny, przekład artystyczny? To pytanie do Państwa wszystkich. Pani Strzelewicz się zgłasza. Tak, poprosimy, przepraszam, ja, bo tak, nie wszystko. Chciałam powiedzieć, że mi tutaj bardzo podoba się ten Oskara wymyk z tym myślnikiem, bo on nam sprytnie uzupełnia brakującą ósmą sylabę. Że na mnie chyba ten element zrobił największe wrażenie. Tutaj czyste serce rozbije, jeśli trzeba. I mamy tę pauzę, która jest potrzebna, żeby utrzymać rytm. Więc uważam to za bardzo zgrabny zabieg tutaj. Tak. Zgoda, rzeczywiście. Bardzo, bardzo jest to dobry pomysł, sprytny koncept. Ja sama sobie spróbuję oddać głos. Ja z kolei zwróciłam uwagę, że jestem jedną z tych osób, które nie czytały wcześniej tego przykładu filologicznego, więc mam go w głowie teraz na tyle, na ile pan Dariusz przedstawił i zdążyłam to przeczytać. Ale pamiętam, że gdy pan Oskar czytał ten tekst, to się po raz pierwszy zawiesiłam w trzeciej strofie, nikomu niepotrzebna na tej formie żeńskiej, co jest niepotrzebna, bo w mojej głowie został ten skarb męski, a tu nagle mam żeńską, ale stwierdzam, że tak, to jest dobry,
dobre wybrnięcie z tego, bo pan się odnosi do tej młodości i dzięki temu mamy potrzebne i piekła, nie robi nam się skarb niepotrzebny i mamy problem z rymem. Tylko tak, powrót do młodości w tym momencie, gdzie moja głowa się zawiesiła na skarbie i tak jakoś po słowach pana Dariusza miałam w głowie, że tak, tu już się odnosimy bardzo do skarbu, a nie do samej młodości. Tak, dobre wybrnięcie z tego i na znalezienie rymu do kolejnej wersji. Bardzo, bardzo ciekawa próba, panie Oskarze. Artystycznie naprawdę intrygująca. Patrzę w kierunku pani doktor Kingi Piotrowa-Giunkiert. Zastanawiam się, czy ona jest publikowalna, bliska publikacji, ile trzeba by poprawić, żeby to była rzecz do ogłoszenia. No, to jest pytanie. Tutaj pewnie można by się nad pewnymi drobiazgami pozastanawiać jeszcze. Natomiast jeśli chodzi o sensy, to wydaje mi się, że właściwie to jest taka przedwstępna, gotowa forma. Jeśli państwo by chcieli, mogę państwu przeczytać, jak brzmi przekład tego wiersza w wykonaniu, zresztą nagrodzonym Nagrodą Literatury na Świecie, w wykonaniu Jerzego Snopka. Bardzo, bardzo chętnie. Ja go później dostałam, mogę go później opublikować. Ewo, przestaliśmy cię właśnie słyszeć. Tak. Mogę później wrzucić ten skan tego utworu na nasze pliki tym słowem. Brzmi to tak. Zresztą jest też to, co państwo zauważyli, jeśli trzeba zabije, dokładnie tak samo Jerzy Snopek zrobił w tym wersie, więc się uśmiechnęłam. Brzmi to tak, w przykładzie Snopka, z czystym sercem. Nie mam ojca, ni matki, domu, ni Bożej łaski, gdzie kołyska, ubranka, pocałunki, kochanka. Od 3 dni głód mnie morzy, od 3 dni świat mnie trwoży, młodość, skarb mój jedyny, sprzedam, nie czując winy. Nie pragniecie jej szczerze, to niech szatan ją bierze. Z czystym sercem tu zgniję, jeśli trzeba, zabiję. Schwytają mnie, powieszą, świętą ziemią rozgrzeszą, czyste serce radośnie, trawa śmierci porośnie. Szaleństwo. Szaleństwo. No jest to niewspółczesna już. Słychać, że jest to nie do końca współczesna estetyka. Trochę już od niej odeszliśmy, ale tamto wykonanie, tamta deklamacja, no niesłychanie ekspresyjna. I wiersz, który naprawdę, czy poezja zmienia, tak, naszą rzeczywistość. Okazuje się, że Attili zmieniła znacząco, jeśli chodzi o tę jego karierę uniwersytecką. Drugi wiersz, o którym liczę, że udałoby się jeszcze powiedzieć parę słów dzisiaj, jest jeszcze bardziej autobiograficzny. To ten o zniknięciu w tłumaczeniu filologicznym pani Żanety Kaczmarczyk, to byłby Może nagle zniknę. Czy jest z nami pani Kaczmarczyk i zechciałaby powiedzieć parę słów o swoim tłumaczeniu, a nawet udostępnione, jeśli można, przez panią doktor Piotrowa-Giunkiert, zechciałaby nam je przeczytać? Dobrze, jest. Pani Żaneto? To tak ogólnie mogłabym powiedzieć, że kiedy ja czytałam ten wiersz oryginalny, to wydał mi się dosyć taki powolny, że było widać, że podmiot liryczny jest zatopiony w zadumie. No i ja też, było mi trudno właściwie zrozumieć, do czego on się odnosił w wielu momentach, no bo już nie znałam tej biografii tak bardzo dokładnie, a tutaj pojawiają się takie bardzo osobiste myśli, których nie da się całkowicie zrozumieć. Bo nie siedzę w głowie autora, nie wiem, co dokładnie myślał, na przykład mówiąc, że wszystko zmarnował, albo że mógł poczekać jeszcze 10 lat. Więc skupiłam się po prostu właśnie na dosłownym przełożeniu tego wszystkiego. Przebija w tym wierszu żal. Głównym tematem jest takie rozliczenie się ze sobą z własnych decyzji życiowych, a dopiero na końcu następuje taki powrót do rzeczywistości. I o tym nie myślałam wcześniej, tworząc ten przekład, ale
teraz zwróciłam uwagę, że biorąc pod uwagę to, ile razy autor próbował popełnić samobójstwo, no to taka myśl może nagle zniknę. Mogła właściwie pojawiać się wielokrotnie w jego życiu. Nie zawsze zrealizowana, ale to taki jakby echo, które się przewija właśnie w jego biografii. No i mogę właśnie teraz zacząć czytać. Może nagle zniknę, jak ślad zwierzyny w lesie. Zmarnowałem wszystko, z czego powinienem zdać sprawozdanie. Już moje pąkowe dziecięce ciało wysuszyłem dymem żrącym oczy. Żar rozbierze mój umysł, gdy zrozumiem, co zdziałałem. Tutaj się zatrzymam właśnie na tym dziecięcym ciele, bo chodzi po prostu pewnie o jego niedojrzałość. I tak teraz jeszcze mi przyszła taka myśl, że skoro właśnie pierwsza próba samobójcza była w dzieciństwie, to już tutaj można by widzieć do tego pewne nawiązanie, że zanim się jeszcze rozwinął, zanim tak rozkwitnął, wyszedł z tego swojego pączka, to już w pewien sposób obumarł, wysechł. Być może właśnie nie zdążył się do końca nawet rozwinąć psychicznie. Wcześniej wgryzł się we mnie ząb tęsknoty, która zbłądziła w nieznane. Teraz drżący żal mnie ogarnia. Mogłem poczekać jeszcze dekadę. Na złość nigdy nie rozumiałem sensu matczynych słów. Potem sierotą zostałem, pasierbem i śmiałem się ze swojej nauczycielki. Swoją młodość, tę zieloną dzicz, uważałem za wolną i wieczną, a teraz łzy roniąc słucham, jak trzeszczą suche gałęzie. Też właśnie podawałam synonimy, jakieś tam inne wyrażenia, ale myślę, że właściwie w tym wierszu nie ma też tylu, nie ma też takiego pola do wstawiania metafor tam, gdzie ich nie ma w oryginale, bo jednak to wygląda na taki po prostu monolog wewnętrzny. Wydawał mi się taki dosyć z jednej strony przyziemny, z drugiej nieuchwytny. Właśnie dlatego, że nie możemy wejść w te przemyślenia. Jeśli chodzi o rymy, no to są parzyste, w niektórych miejscach niedokładne. O metrum mogę powiedzieć tyle, że w oryginale na przemian pojawiają się wersy ośmiosylabowe i dziewięciosylabowe. I to jest właściwie przez cały wiersz taki. No nie wiem właściwie, co jeszcze mogłabym dodać. Rymy niedokładne, zwłaszcza asonanse, to u nas właściwie zdobycz poetycka dwudziestolecia międzywojennego. Dopiero wtedy rozluźniają się u nas w poezji polskiej te gorsety rymów dokładnych, zwłaszcza żeńskich. Na większą skalę to się dzieje, przypominam Państwu. Wiersz wolny dopiero zaczyna się u nas tak poważnie rozwijać. I wiem też z lektur, że wiersz wolny to też punkt dojścia Józefa, prawda? Ale jeszcze nie tutaj. Tutaj mamy do czynienia z pewnym przeplotem metrum i z niedokładnymi, powiada pani Żaneta, rymami. To jest wiersz wcześniejszy czy późniejszy niż Czystym sercem? To jest ostatni wiersz, tak, przecież mówiłaś. Przepraszam, tak. A to jest z 1937 roku, kiedy on w pewnym sensie wraca do tej takiej tradycji swojej wiersza rytmicznego. Tutaj też nie wiem, czy nie byłoby dobrze, gdybyście Państwo posłuchali, jak brzmi ten wiersz w wykonaniu, jak on jest od niechcenia mówiony i to jest też, uważam, wstrząsające. Jeśli chcą Państwo, to włączę. Jak najchętniej. To proszę sekundkę dać mi chwilę, bo będą Państwo zszokowani, gwarantuję. Ci tylko zaskoczenia. Już. Zaraz. Talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vadnyom.
Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Már bimbós gyermektestemet szemmaró füstön szállítottam. Bánat szedi szét eszemet, hogy mire jutottam. Korán vájtta belém fogát a vágy, mely idegenbe tévedt. Most rezge meg bánás fogát, várhattam volna még 10 évet. Dacból sem fogtam föl soha értelmét az anyai szónak. Majd árva lettem, mostoha, és kiröhögtem az oktatómat. Ifjúságom e zöld vadont szabadnak hittem, és öröknek. És most könnyes szemmel hallgatom a száraz ágak, hogy zörögnek. Bardzo, bardzo dziękuję. Ten klamrowy motyw pociągu był tutaj znaczący. Nie wiem, czy to wybrzmiało już wystarczająco, że czy wybrzmiało dzisiaj, że śmierć, że śmierć naszego poetu była śmiercią pod kołami pociągu. Tak. Zgłosiły się do mnie, do nas, bo przekłady przysłałam pani dr Piotrowiak-Milkiert. Zgłosiły się do nas 4 tłumaczki, które przekład pani Kaczmarczyk wzięły na warsztat i nadały mu polską formę poetycką. Czy możemy liczyć na to, że któraś z nich jeszcze dziś zostanie nam przedstawiona, przeczytana, zasygnalizowana? Mam przekłady pani Aleksandry Czachur, pani Julii Jabłońskiej, pani Karoliny Król i pani Pauliny Szedler. Czy któraś z pań da się namówić na słowo o swoim przekładzie? Z drugiej strony 4 minuty, które nam oficjalnie pozostały, to czas już naprawdę skąpy. I może niedobrze byłoby tę rozmowę urywać w półsłowa. Szanowna gościnio, jak widziałabyś kierunek dalszych działań? Mamy przeczytany przez panią Żanetę ten wiersz ostatni. Słyszeliśmy go po węgiersku. Czy sądzimy, że ten utwór mógłby trafić na inne jeszcze warsztaty? Czy chcemy jeszcze przekładów tego utworu? Wszystkich chętnych, którzy by chcieli, mogłabym prosić, żeby do mnie napisali i wówczas otrzymają ode mnie tę wersję pani Żanety do obróbki na za 2 tygodnie. Ale w odwodzie mamy jeszcze kilka innych utworów. Jak powinniśmy podzielić sobie tę pracę, żeby to się nam następnym razem, czyli 17 marca, sprawnie udało? Co, droga Kingo, proponujesz? Jak byś to widziała? Proponuję coś takiego. Z punktu widzenia literatury i tego, żebyście Państwo też w pewnym sensie zamknęli w sobie tego Józefa w takiej formie, żebyście Państwo wiedzieli do końca to, co należy w podstawie o nim myśleć, to wydaje mi się, że powinniśmy przeczytać za 2 tygodnie 2 wiersze fundamentalne i troszkę mieć na nie więcej czasu. Więcej czasu mam na myśli, nie wiem, 15 minut na wiersz chociażby.
I też my się zastanowimy w naszym gronie, jak to zrobić, żeby to jak najbardziej usprawnić, żebyśmy po prostu, będziemy też mieli już jakieś doświadczenia, jak to wyglądało. Te dwa wiersze to jest Nad Dunajem, wiersz, o który była kolejna wielka burza na Węgrzech, ale to już jest naprawdę, to już jest, powiedziałabym, druga burza z piorunami. I wiersz Oda, w którym Józef dokonuje rewolucji w sposobie opisywania kobiety. I tym wierszem na zawsze żegnamy Beatrycze. I tym wierszem też żegnamy się z całym petrarkizmem, jaki w ogóle kultura europejska miała. To jest bardzo, bardzo ciekawy wiersz, powiedziałabym, wiersz wyzwanie, jeśli chodzi o wyobraźnię i anatomię. Natomiast... Brzmienia bardzo intrygujące. Naprawdę będzie się działo. Natomiast będziemy wchodzić do jelit kobiety. Natomiast jeśli chodzi, że powiem dosłownie, natomiast jeśli chodzi o wiersze, to proponuję coś takiego, że my się zastanowimy też sami, co zrobić z tymi wierszami, które są mniej popularne, ale bardzo ciekawe, jeśli chodzi o pracę artystyczną nad rybką. Bo też takim przykładem był wiersz pani Weroniki Holtwidig. I może zrobimy tak, że wyślemy tej drugiej partii do pani profesor, wyślemy nasze propozycje filologiczne, czyli studenci przyślą, a państwo zastanowią się, może te zajęcia pierwsze jakoś państwo ośmielą, żeby spróbować powalczyć z tymi wierszami, bo wiedzą państwo już bardzo dużo i może będzie trochę łatwiej. Nie wiem, czy... Jeśli mają państwo jakiś pomysł albo mają państwo jakąś wizję, to my chętnie ją przyjmiemy i przeanalizujemy ją. Myślę, że niezmiennie głównym kontaktem pozostaje ja, to dom i też szafarką tych wersji. W związku z czym proponowałabym, żebyście wszyscy państwo, którzy chcieliby wziąć czynny udział w zajęciach za 2 tygodnie, czyli 17 marca, napisali w tej sprawie do mnie, a ja prześlę tekst, tak jak to było teraz. Jeszcze chwilkę potrwa, zanim te teksty dopracowane do mnie spłyną, więc możemy się umówić, że proces szafowania będzie trwał od 8 marca, od poniedziałku. Kingo, mogłoby tak być? Tak. Teraz już państwo widzą z grubsza, czego należałoby się na za 2 tygodnie spodziewać i jak dokładnie wygląda stawiane przed państwem wyzwanie. Bardzo zachęcam, żeby je podjąć. I cóż, czekam w takim razie na państwa maile sygnalizujące gotowość do tego, żeby taki przekład artystyczny, konkretnego, przesłanego przeze mnie wiersza Attila Józefa zrobić. Czekam na wersje filologiczne i jeszcze szczegółowsze wytyczne od pani dr Piotrowiak-Junkiert. I cóż, dziękuję bardzo za te wersje, które państwo hungaryści dla nas zrobili. Bardzo to było ciekawe. Dziękuję za wykład, dziękuję za możliwość rozmowy i za tłumaczenia, które otrzymałam. Wydaje mi się, że na ten moment to by było chyba właśnie to. Nie mogę jeszcze powiedzieć, że byłabym wdzięczna, gdyby państwo zerknęli na czat i po linku poszli do listy obecności i na niej się wpisali. Potrzebuję to do moich dokumentów. Jestem niezwykle skrupulatna w tej mierze. Droga Kingo, czy mamy coś jeszcze do dodania? Nie, ale jeżeli państwo, którzy dzisiaj przygotowywali przekłady, chcieliby je jakoś poprawić albo mają nowe pomysły, to ja też chętnie je przeczytam jeszcze po namysłach, jeśli mieliby państwo ochotę. Bardzo, bardzo za to dziękuję. Obiecałam, że do plików wrzucę czystym sercem w polskim przekładzie, ten upubliczniony, istniejący. I zastanawiam się, czy mogłabym jeszcze prosić panią doktor o to, żeby w mailu do mnie przesłała te linki z tymi aktorskimi
realizacjami, których dzisiaj słyszeliśmy, bo bardzo to było ciekawe. Może chcieliby Państwo tego wysłuchać jeszcze raz, to bym to Państwu wysłała albo powiesiła jeszcze w jakimś dobrym miejscu, tak żebyśmy wszyscy mieli komplet. Dobrze, tak. Serdecznie Państwu dziękuję. Dobrego, energicznego, pełnego dobrych pomysłów semestru. Z panią dr Piotrowiek-Junkiert i państwem hungarystami widzimy się za 2 tygodnie, 17 marca w środę o 13:30 na Sztuce Przekładu, a do tego czasu pozostajemy w kontakcie mailowym. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Ja też bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Dziękujemy, do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. Dziękujemy, do widzenia.